dzisiejszym odcinku wcielam się w rolę mordercy i będę musiał wyeliminować 55 niewinnych mieszkańców. Ewela wciela się w rolę szeryfa i musi chronić swoich mieszkańców. Nie może ona nikogo eliminować, a jedyną osobą, którą może wyeliminować, to jestem ja. Czy udaje się domyślić, zanim wyeliminuję 55 osób? Oglądajcie do samego końca. A few moments later. My sobie tutaj spokojnie czekamy na Halloween, grupa przyjaciół, ale okazało się, że tutaj wśród nas gdzieś jest zabójca, który chce się nas wszystkich pozbyć. I moim zadaniem dzisiaj jest ich ochronić i odnaleźć oczywiście zabójcę i go wyeliminować. Czyli widzowie, pośród tych skinów chowa się jeden morderca, którym jestem ja. Wy możecie teraz zobaczyć, jakim skinem jestem ja. Ewela będzie musiała się domyślić, który to ja, i będzie musiała mnie wyeliminować. Także ja dzisiaj wcielam się w rolę mordercy i wydaje mi się, że możemy zaczynać. Ewela, wystrzel bronią do góry i zaczynamy. Ja wygrywam wtedy, kiedy wyeliminuję 55 osób, a tym razem mamy 75 osób na mapie. Ej, powiem wam tyle, że ta mapa jest bardzo, bardzo duża. I ja na początku w ogóle patrzę się w ogóle, co tu się dzieje na tej mapie, jak ona jest straszna. Ja na razie tutaj pochodzę sobie i poszukam jakichś takich tajemniczych właśnie miejscówek i spróbuję odgadnąć, czy Rafał tutaj używa w dzisiejszym odcinku jakichś haksów, czy nie. Jak możecie zobaczyć teraz na mój ekwipunek, ja mam bardzo ciekawe przedmioty i są to przedmioty związane z Halloween. Okazuje się, że mam jeszcze coś mega fajnego, co niedawno weszło do gry. I widzowie, jeśli macie pomysł, w kogo mam się wcielić, w sensie w jakiego mordercę w kolejnym odcinku, dajcie znaka w komentarzu i oczywiście jakbyście chcieli brać udział, oglądajcie ten odcinek do końca, a jeśli teraz zostawicie łapę w górę, to ja po prostu wezmę i pierwszą osobę wyeliminuję. Także wy zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i wydaje mi się, że to jest jego koniec. Powiem ci tyle, Rafał, że pierwszą osobę ja niechcący wyeliminowałam, bo stał mi na drodze, chciałam przejść, prosiłam, przepuść mnie. On mnie nie chciał przepuścić i chciałam mu dać ostrzeżenie. Okazało się, że jednak to nie było ostrzeżenie, tylko koniec jego gry. Pod ostatnim odcinkiem pisaliście, że Ewela nie powinna nikogo eliminować, także umawiamy się od teraz, że jeśli Ewela kogoś wyeliminuje, no to po prostu gierka się zakończy na moją korzyść. Także widzowie, ja, tak jak obiecałem, likwiduję pierwszą osobę. Mam nadzieję, że mi się uda i proszę bardzo, mamy go. Ewela, czy ty coś słyszałaś w ogóle? Nawet nie słyszałam i w takim razie ja muszę w dzisiejszym odcinku w ogóle, jaki ja mam tutaj ten... Ciężko mam! Ej, to jest dobra miejscówka, patrzcie się, tu wszystko widać stąd. Ale patrzcie, jaka ta mapka jest mega, mega duża. No i jak jeszcze tutaj jakąś inną osobę tutaj wyeliminuję, tak jak wcześniej, w ogóle dobrze to mówię słowa, wyeliminuję, to mam przegwizdane. Ej, słyszałam coś. Ja wyeliminowałem dwie osoby i oni nawet nie wiedzieli, że cokolwiek się dzieje. W sensie, to jest tak fajna brońka, że oni faktycznie nie wiedzą o niczym. No nie wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Wejdziemy sobie tutaj i widzę, że tutaj parę osób, można powiedzieć, troszeczkę troluje. Weźmy tutaj tego ziomeczka, okej, już chyba po nim. Mamy go, jedynkę. Ej, ty wysadziłeś tam w powietrze, jakie ty masz bronie? Nie mogę powiedzieć, no mam mega fajne brońki, a czy ty widziałaś, gdzie to było, czy też nie? Nie, ja w ogóle jestem normalnie jak dziecko w mgle, czy jak to tam się mówi. A powiedz mi, gdzie ty jesteś? Możesz mi podpowiedzieć, gdzie ty jesteś? Nie, nie mogę. Dobra, no to ja ci eliminuję ludzi w takim razie. Ej, patrzcie się, jakie oni tam mają kampę, tam kampę. Tam, jak oni w ogóle tam wyszli z Kubani? Ja Ewelę słyszałem, więc używam teraz tego. Wow, dobra, trzy osoby, siemano. Widziałam, gdzie na tej chatce tutaj. Ej, widziałam, idę tam sprawdzić, ale... Czekajcie, ja tutaj muszę przeanalizować, jakie skiny Rafał też ma. Jezus, co to za składnia zdania? W ogóle na odwrót to powinnam powiedzieć, ale to po prostu to jest stres, bo ja tutaj się stresuję, że mi Rafał porobi wszystkich. Teraz wygląda to w ten sposób, że nie każdy ma takiego samego skina, więc ja naprawdę muszę tutaj uważnie eliminować ludzi, bo jeśli Ewela mnie zobaczy, no to ja oczywiście mogę uciekać, ale no będzie po prostu wiedziała później, którym skinem jestem ja. Tak, tu jest akurat tutaj duży plus na moją korzyść, bo właśnie ja, jak zauważę gdzieś Rafała, no to będę wiedziała, chyba że ktoś będzie miał takiego samego skina jak ty. Ale zobaczcie, tutaj dobija, która to? 19 jest. O 19:10 słyszałam, że wygrywam ten odcinek. No zobaczcie. Bum. Bartek to pewnie się ostro musiał zdziwić. No weźmy jeszcze tutaj, może zrobię w ten sposób. Co się stało? Jak oni tam wyskoczyli? O nie. Prawie spadłam, ale się zestresowałam. O, muszę przeładować. Ej, widzę coś. Widzę coś. Czekajcie. Co to za broń w ogóle jest? To jest nowy Gogan. Ewela jeszcze po prostu nie grała. Ej, ale tu nam płonie mapa!
Ej, faktycznie. Ej, ja mogę podpalać miejscówki. To jest mega spoko. Ale ona płynie, ale się nie spala, także jest okej. Okay. Tu po prostu Rafał nadał takiego klimatu. Jeszcze bardziej halloweenowego. W ogóle, Ewela, powiem ci tyle, że widziałem czy co dopiero i muszę na ciebie mocno uważać, bo ty się pojawiasz z nie wiadomo kąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Ej, patrzcie się na tego skina tutaj. Ten skin dziwnie ucieka przede mną, więc to może jest Rafał. Ale co to był za skin? To naprawdę wyglądało okropnie. Ja mam taki pomysł teraz, żeby po prostu wyeliminować sobie jeszcze jedną miejscówkę. Weźmy, zróbmy to w ten sposób. No i płonie kolejny domek, więc zobaczmy, czy kogoś tam w ogóle mieliśmy w środku. Fajnie by było. Okazuje się, że tak, że dostają hity. Ej, Rafał, to tak nie wolno tutaj, tak nie wolno. Tutaj, jak są dla mnie specjalne dodatkowe zasady, to dla ciebie też muszą być. To jest tutaj ten, jak to się mówi? Okej, Ewela, bo ja tutaj czekam, żeby wyeliminować tego ziomeczka. Patryk, ej, oni muszą mocno się po prostu zdziwić, gdy ja ich eliminuję. Zobaczmy, czy tutaj... Kto z tym ziomkiem? No, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Ej, no, gościu, dobra, nie wyszedł, a tutaj mamy ziomeczka. Ej, co się stało tej lamie? Co się stało tej lamie? Ej, ten odcinek jest straszny. Bardzo straszny. Sama się gubuje. Ewela mówi o jakiejś lamie i w sumie lamę mieliśmy na samym środku. I Ewelcia, właśnie, właśnie widzowie, właśnie, 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 Ewelcia. Ta-da-da-da-da. Ja sobie tak eliminuję tutaj. Jestem bardzo dobrym mordercą dzisiaj. Cichy morderca guganowy. Oczywiście wpisujcie kod w sklepie Ewela. Tutaj wam pokażę, jak nie wiecie, jak to zrobić. Potwierdzamy. No i elegancko, także mam nadzieję, że każdy tak... Myślałam, że to Rafał, a to tutaj konfetti. Wyleciałam się, że to Rafał strzela gdzieś obok. Czekajcie, coś słychać? Jak tu wyskoczyć? Czekajcie. Ja muszę być teraz bardzo cicho. Nie wiem, czy albo mi się wydawało, albo widziałam tak jakby broń. Albo ten czerwony gościu, on ma takie coś... Muszę aż to sprawdzić. On ma przy pelerynie coś takiego i to wyglądało jakby ktoś broń trzymał. A on ma taki ogon. Co to w ogóle jest? Co to jest? Cztery osoby naraz, widzowie, tak? O, lecimy z nimi. Ewela, powiem ci tyle, ja już mam 19 fragów. Właśnie ja to muszę sobie tutaj... 53 osoby, 50... Rafał, co ty zrobiłeś? Ja akurat wchodziłam i miałam na ekranie ten. Sprawdzałam, ile jest osób, bo nie pokazuje, ile wiesz, ty porobiłeś, tylko ile ja. No ja mogę ci zdradzić tyle, że właśnie 21 kili już jest zrobionych. I co ciekawe, jest coraz mniej ludzi. Patrzcie się, jaka kampa. Dobra, siedź sobie tam, siedź. Dobra. I Rafał właśnie tam przed chwilą porobił kogoś obok mnie, nie? Ja się zastanawiam, gdzie ty jesteś, bo mam gościa na celowniku, ale nie bardzo mogę to jakoś wykonać, ale myślę, że teraz... O, pyk, dobra, mamy go. Ej, ja mam... robi szaszłyk? Spaliłeś kogoś? No, mam łuk płomienisty, tyle ci mogę zdradzić. Rafał tutaj, on się wkręcił w to Halloween, bo on tutaj nawet robi na szaszłyk i zjada skubanie z ludzi. O, z kogoś zrobiłem teraz gorący towar. Nie wiem jakim cudem, ale udało się. Byś się w domku pewnie spalił. Ale miał gość w... O, kurczaki, musimy uważać, musimy uważać. Ej, ciężka ta mapa jest, w sensie ja w ogóle praktycznie cię nie słyszę. Wiadomo, że jak mi koło głowy strzelasz, no to cię słyszę. No bo to jest XD, ale i tak cię wtedy nie zauważyłam. Ale tak, oprócz tego to w ogóle teraz cię nie słyszę praktycznie. Ja tutaj cały czas robię fragi, przepiękne fragi są robione. W sumie mam pomysł, żeby tutaj właśnie wykosić sobie w ten sposób to wszystko. Ja mam pomysł teraz, żeby się kampić i wiesz, jakiegoś tutaj zakątka zerkać na ciebie, zobaczyć jakiego masz skina i później po prostu się śledzić. Ja powiem tyle, 26 fragów, brakuje mi jeszcze... Trochę, w sumie można powiedzieć, że prawie drugie tyle. Nie no, drugie tyle, ponad drugie tyle. Czyli jakbyśmy wcześniej powiedziały zasady, które panują od teraz, że nie mogę nikogo ja porobić, bo wtedy przegrywam, to ja bym już przegrała na samym początku. Tylko ja nie wiedziałam, ile oni mają HP. Ile oni mają HP? Oni mają bardzo mało HP, bo ostatnio mieli za dużo, a teraz widzę fajnego ziomeczka. Siema, byku. Co to zachowanie? Się siorbowy. Żebyś sobie nie pomylił ich ze mną. Ja mam teraz fajny pomysł, bo poużywam sobie pewnej fajnej rzeczy. Ja to widzę, skąd to leci. Okay. Dawaj. Tu nic nie widać, słychać tylko jakby fajerwerki jakieś. W sensie, no to chyba jakaś rakieta, ale nic nie widać. Powiem ci tyle, że ten gość nie ma zielonego pojęcia, co ja mu zrobię zaraz. Ja się podpaliłam. I czekaj, czekaj, ja to słyszę. Jak tu wyskoczyć? Widzę cię. Mogę ci powiedzieć tyle, że cię widzę i to mocno cię widzę teraz. A!
widziałaś skina, czy nie? Nie wiem, coś pomarańczowego widziałam. No muszę się pośpieszyć, niepotrzebnie to robiłem w sumie. Ej, słuchajcie, Rafał, ale się straciłeś, ale się straciłeś. Ej, dobra, szukamy Rafała w takim razie. Ja już prawdopodobnie, no zobaczymy, tylko gorzej, jak to się okaże, że to nie ty i ja porobię swojego i ja dzień i przez to przegram. A no właśnie, jest jeszcze taka opcja. Dobra, musimy użyć tutaj już zwykłej rzeczy, okej. Muszę ci powiedzieć, Rafał, że nie widziałam w ogóle tego skina jeszcze na mapie. Ja nie wiem, jak ty się chowałeś przede mną, ja cię w ogóle nie widziałam, tylko mnie nawet nie biegałeś chyba. Ja tutaj mocno przyspieszyłem, Ewela, mam bardzo dużo fragów. Okej, kolejny. Widzę, strzelasz, widzę. Jest tu kolejny ziomek. Dobra, to teraz walka z czasem. Czy Ewela szybciej znajdzie Rafała, czy Rafał zrobi kille wcześniej? Tylko pytanie, czy to jestem ja, no nie? Ja kłamałam, ja wiem, jakiego miałeś skina, widziałam. O nie, to jestem w tyłku. Ale czekajcie, bo mam do zrobienia 20 fragów, tylko muszę znaleźć... Muszę znaleźć, wiecie co i jak. Ja zabłądziłam w jakimś zamku tutaj, jakiejś ruinie i nie mogę stąd wyjść. Dobra, jestem. Ej, tu jest w ogóle tak cicho, wszyscy kampią w jakichś takich dziurkach, ale w sumie dobrze, bo to jest na moją korzyść. No właśnie pytanie, gdzie jest ta połowa ludzi, no tak naprawdę. Pół ludzi się schowało. No to wszyscy kampią. Okej, znalazłem dwójkę. Ja cię nie mogę znaleźć, ej, teraz to jest schowane normalnie. Ja nie wiem, gdzie mogę jeszcze szukać. Oni się chowają, ale w sumie nie będę ci mówić. Gdzie się chowają? No powiedz. Mi się przyda każda podpowiedź teraz, żebym mógł wygrać jeszcze. Ej, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ja ciebie szukam. Ej, wcześniej udało mi się wyjść na jakąś, czekajcie, na jakiś najwyższy budynek. A ten najwyższy budynek, on płonie. Ja znalazłem kolejnego ziomka, Ewela, mam 38 fragów. Ile ci jeszcze brakuje? Brakuje mi, no, 20 niecałe. Ej, to jest mega ciężkie, mimo tego, że ja wiem, jak ty wyglądasz, ty... Co się stało? Dawać tam! Dobra, mam kolejnego. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? I zapaliłam się! On tu się gdzieś kampi, ty się nie odzywasz, co? Dobra, jestem bezpieczny. Ej, tu wszyscy kampią za tymi drzwiami, o co chodzi? O co tu chodzi? Ciebie tu już nie ma? Być może tak, być może nie, tego nie wie nikt, Ewela. A ty w ogóle zauważyłeś, że ja strzeliłam do ciebie? Tak, to nie byłem ja akurat. No nie, tylko inni padają na jeden strzał, a jeden typek jest nieśmiertelny i ma więcej HP. Ty już za mnie nie rób głupka tutaj na odcinku. Nieprawda, Ewela, nie robię głupka, nigdy. Patrzcie, jak tutaj próbuję mnie wkręcić. Ej, ale gdzie ci ludzie wszyscy są, ja się pytam. Dobra, mam kolejnego, siema. Siema, Ewela, 40 fragów. Dobra, kolejny. Kolejny. Kurde, uciekaj. Jezu. Szybko. Koinka, ja niepotrzebnie się tam ujawniałem w połowie.